2018 rok, idziemy na jarmark Wikinga, a tu na Wikingów. Dzisiaj, dzisiaj rodzinnie, Fagier idzie, pomaga. Dzisiaj rodziny. I Gabriel ma urodziny, 7. Kamero, posłuchaj. Ty, kamero. No, dobra. No tam jest tam balony, tylko nie wiem. Sporo. Sporo takich pierdół. No widzę, widzę. Dzik. Cześć. Wszystko drogie, mało trwałe. Idziemy tam. Julian, dobrze. Nie. Z tej strony jest ich 8 minut 10 zł. Takie kosza, taki pierdol. Co? Godzinę później. Julian, no ty musisz tak wszystko komentować? Nie. Co? Nie. Nie? Idziemy na, do wioski Wikingów. O czwartej będzie walka główna, ostatnia już. Nie wiem, jaki jest wynik. Poczekaj, Julian. Dzisiaj rodzinnie. Tam kram cały, no pierdoły i tak dalej. Fajnie. W tym roku się postarali. I tak jak w tamtym roku masa ludzi, czyli jeszcze więcej. Nic tam nie kupię wtedy. Wszystko na sprzedaż, ale ceny kosmiczne. Tam później kawałek może pokażę. Na pewno pokażę. Ale... Aż trzeba mieć gruby portfel, żeby sobie jakąś pamiątkę kupić. Kamera będzie pływał, szukał. No i jesteśmy w wiosce. W posadzie Wikingów. Tak jak rok temu. No bo pan go tak złapał i dał dwie pieczątki. Julian. 17 zł wstęp, a o tutaj do walki się szykują, 17 zł wstęp, a z Wolina mają po 5 zł. Później, Julian. Kamero, opanuj się. No. To można, nie można wejść do tamtej chaty. Inna jakaś jest. Ale tutaj można. Idziemy, wbijamy się w środek. Paweł, jak się uda, to wciśniemy się tam później na ten... Od tej strony, co ja wtedy nagrywałem kawałek. Chodźcie zobaczyć do tego. Ale wejdź tu do drzwi, tylko trzymaj klamkę od drzwi. Już? Ale tutaj będę. O.
I taką lepiankę można zrobić. Taką chatę chcesz mieć? No, tylko... O, ja tu zrobiłem taką chatę! Tak, dobrze, Julian! Ruski, ruska kokota, bernardyński, jakieś napoje. Idziemy. O, wyjechał Panuczek. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Albo i za tydzień. Albo i za tydzień. O, tak, nie? A ile masz za dzisiaj? No, idziemy za wujkiem powoli. Tak? Ile masz? Mało jesteś? Wciśniesz się? No, ale déjà mangé, elle a midi, elle peut pas attendre. O, kanapki. Tam wojowie też się szykują. No nie wiem. Ciekawe, kto łomot dostanie dzisiaj. Weź go tu włoży tak na szybkiego? Nie włożysz. To później zdejmie. Jak pies siopę. Tata, kupisz mi taki hełm? Julek, nie. Taki nie. To jest ciężkie. Taki hełm i taki miecz. Taki hełm, taki miecz. Ale on kosztuje, ten miecz kosztuje 1800 zł. No, wujek jest tam, nie bój się. A mi gezelt, mój gezelt. Julian! Ucho! Mój ucho, dziecię! Patrz, gdzie chodzimy. Nerwus, co? A czy nikt to, że nastało, czy nie wypada? Nie, nie, nie. Wiesz, ja muszę w następnym roku też was poubierać w takie te i będziemy latać. Bez butów, bez niczego. Tata, jeszcze jutro mam do mnie tata? Nie, ale zostaw. Te wypinki? No jutro już nie. I ma syny? Idziemy. Tata, ma syny też? Tata. Maszyny? Nie wiem. Co? No zobaczymy. One są jako... Chodź, idziemy tak. Paweł! Poczekaj chwilę. Chodź. Jak zobaczymy tam. Tam się ubierają. Idziemy zobaczyć wojsko. Co? Chodź, ja zobaczę. Chodź, chcę zobaczyć, jak oni się ubierają. Uuu.
Nie, z nią to zawsze tak samo. To narada jakaś. Tak, zostało tam. Wyszliśmy, była jakaś narada przedwojenna. Zaraz pójdziemy, moment, na plac zabaw. Tutaj łodzie wikingów. No tam jakaś narada ewidentnie jest. Słyszałem tylko, że stracili iluś ludzi. Ja nie wiem czemu. No i tak, już wiemy. To przed walką była narada. Idziemy tutaj zobaczyć ich, jak oni będą szli. I chłopaki, albo idziemy tam. Tam staniemy, oni będą tędy szli. Orszak przygotują, chodźcie szybciej. No bo tutaj musimy stanąć, żeby im zejść z drogi. Ale niektórych wikingów to już znam. Można powiedzieć z widzenia, bo co roku przyjeżdżają. Tak, nie gadaj. Tutaj kolejni. W tamtym roku też staliśmy w tym miejscu. Albo śnieże nie. Albo ciebie nie wiem, czy byłeś w tamtym roku. Julian, przestań, później. Ale dzisiaj wieje. O, i z tyłu, i z tej strony. O Jezu, za dużo. Zobacz, ilu ich jest. Z nimi to można na balety pojechać, nie? My każdy. Francuzi. Taka solidna ekipa, nie? Matko Boska, ile? Tu się biją. Rytuały stanie. No i my też idziemy, biegniemy za nimi, tam kolejni czekają. I zaraz idą i my musimy czekać? Ja idziesz. Ja idę po pałkę, być po głowach. Weźmiesz go za rękę, bo żeby się nie zgubił.
się doczłapać. Tu się bawią, jedzą, a tam będą walczyć. Może się uda nam tam wejść. Zobaczymy. No poczekaj, Julia, nie... Co? No kurze nie. Dwoje idą. Ale poszłaś. Ale poszłaś w to. Jak ich zobaczyłaś, nie? Idziemy tam może od tyłu, bo tutaj ten stoi, tu nas wygonią. O, co tu można kupić? Głupi szczał. Może tam, nie wiem, czy wejść, czy nie? Można tam na tamto wejść? Tam nie. Nie? Nie, tam jest osłonięte. Nie ma przejścia. Nie, tam też nie wolno wejść. Tutaj powinno co być? Trybuny jakieś, bo fajne widowisko, a nie ma jak obejrzeć. Zbytnie, no. Tak, no, widowisko tu jest. Sława i brawa dla nich! A my tak będziemy. Po trochu widzieć. Z drugiej strony... Bo drodzy najeźdźcy, którzy czekają na każdy błąd obrońców, nie dotknąć się do rodu konińskiego. Poczekaj. Ale im też się należy szacunek, sława i brawa dla nich! Sława! Widzisz, Julek? Dobrze widać? Ja nie domyślam. Lara! Thank you.
Thank you.
obrońcy Rodoboru Sławanowi. No i obrońcy wygrali kolejną bitwę, a my możemy powoli iść. Zaraz pójdziemy. Dojedziemy na chwilę, Paweł, na plac zabaw. Bo chłopaki chcą. Tutaj jest też taki mini plac zabaw. O, kibice. Główni kibice. Obrońcy wygrali. Nikogo głodnego nie ma jeszcze, dopiero po walkach będą. Cześć. Chodzimy teraz na plac zabaw dla dzieci w wydaniu Wikingów. Tam można rybę łapać. Tu można dziecko zamknąć, jeżeli jest niesforne. Takie coś dobre, nie? Tutaj tak samo. Przytrzymać. Tu się ryby łapie. Wody trochę brakło. Tu stawka, taki zbijak. Chatka. Dużej nóżce. Tak to, ale wieje dzisiaj. Fajnie, bo nie jest tak gorąco. Ale trio. Co się stało? Łyżka taka o 100 zł. Taka mniejsza 70. A to idziemy tam zobaczyć? A tak się przejdziemy, zobaczymy. Ale gdzie ja tą maskę położę? To Ciaśka, chodź. Nie wiem, no jakiegoś zwierza, konia, mi się wydaje, albo... Nie no. Da. Za mały jest to 65 euro. Nie, bo Cezara poobcinacie coś. No, chodź. No. O, panie, wrażenie jak nowy Polek. Trochę za dużo miodu pitnego chyba. Ale no tam nie wchodzić. No jest tak napisane, no to co ja zrobię? Oj, dobrze, no. Koraliki pierdoły.
te kapcie w tym roku, w tamtym roku tak samo były. I te psy? Co? Julian! O, patrz. Żona mi mówi, że ktoś się coś kupuje. No, po cichu. A jaki był? Brązowy. Ale co ty z tym będziesz robił? Julian, połóż to. Pan chłopak, bo nie widzisz ludzi, nie widzisz filmu? Idziemy tam zobaczyć. Tam już chyba. Knurogród. Zaraz pójdziemy. Zaraz poucinane wszystko? Zaraz nie poucinę i ciebie. Nie, to prawdziwy nie było.
Nie, bo co ty będziesz, jeszcze za mały jesteś na takie rogi. No bo to są do picia. Nie no, co ty chcesz taki i co? Zaraz będziemy plastry kupować. Ja ci proponuję taki za jakieś 12 lat. Za naście pan powiedział, czyli za kilkanaście lat, jak już będziesz wiedział, że... Żeby się nie poci... Co? A tutaj wracają już właśnie z walk. O, jaka wanienka fajna. A to Polska? Nie wiem, kto to. Chodźcie, tutaj skoniemy, popatrzycie sobie. Tam idzie chyba zwycięska. Co wygrali? Jedni i drudzy zadowoleni, bo jedni i drudzy będą pili miód pitny. No tak. Idźcie. Chodźcie. I znowu do tej samej chaty. Oho.
Ją. Może do niczego też będzie szkło, tak nie zależy. Małe to. Chodź, chodź. Minister rytuałów. Pałeś takiego. Nie wiem, a tam są. Wróżby rolnicze. Nie mam na to i koniec imprezy.